powiedzieć po czterech kolejkach, tak? Na pewno cieszymy się, że Piotrków stracił punkty z Zagłębiem, bo by przyjechał do naszej nowej hali na rozpoczęcie jako drużyna niepokonana i na pewno byśmy się troszkę stresowali. Chociaż wiadomo, no tutaj z każdym przeciwnikiem, czy to jest Piotrków, czy ostatni Mielec, trzeba zagrać na 100%. Nie można sobie pozwolić na rozluźnienie, bo już rozluźnienie było, można powiedzieć, w meczu z Kaliszem, kiedy po prowadzeniu 8-1. Nie wiem, czy troszeczkę zluzowaliśmy, czy poniosła nas trochę fantazja i ten mecz przegraliśmy, tak? Także w każdym meczu trzeba walczyć na 100%. Z Piotrkowem zawsze mecze są ciężkie, bo nie dość, że był horror w meczu ligowym, wygraliśmy jedną bramką, to przypominam, że ostatni sparring w sezonie przygotowawczym z nimi przegraliśmy. Tak, no wiadomo, my wtedy ciężko trenowaliśmy, ale oni tak samo i teraz, tak jak mówisz, mecz ligowy, musimy zagrać na 100% jeszcze na nowej hali przy kibicach. Mam nadzieję, że będzie komplet, czyli tutaj nie możemy się pomylić i po prostu być skoncentrowani. Ciężko będzie opuścić te mury, bo trochę lat to spędziłem, ale myślę, że nowy obiekt, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo nowoczesny i pomieści jeszcze więcej tych kibiców i mam nadzieję, że będą się gromadzili na każdym meczu w komplecie i będą nas dopingowali i to myślę, że to będzie też bardzo fajnym aspektem w związku z tą nową halą. Do tej pory ciężko było nad czymkolwiek pracować dłużej, bo graliśmy praktycznie co 3 dni, co 3, co 4 dni. Także to było tylko takie podtrzymywanie, jakieś rozruchy, jakieś chwilowe ustawienie taktyki. I tak naprawdę teraz mamy 4 mecze, tydzień po tygodniu i normalnym idziemy cyklem takim jak do tej pory. Czyli no troszkę wiadomo mocniej do środy, od czwartku już takie bardziej luzowanie, no i w sobotę mecze.